Tak, proszę pana, oczywiście nie ma problemu. Wiem, że jest opóźnienie, mamy lekki poślizg, ale myślę, że do środy będzie zrobione. Okej, jasne, nie ma problemu. No, do widzenia. Niech ci klienci. O, wyszedł nowy sezon serialu. W sumie nie powiedziałem mu, na którą środę to będzie. Wydam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Będzie kolejny odcinek praktyczny. Nie będzie ich za dużo. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo jakoś nie mam natchnienia. Aczkolwiek dzisiaj będzie odcinek nie z tworzenia broni, a z tworzenia konkretnego elementu broni, czyli osadzania drzewca na głowicy, tak? W przypadku młotka tego... No tu jest wkręt, który powinien to trochę rozszerzyć, ale jak widać, że no, w tym przypadku to już nie trzyma się za dobrze. I właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, że gościu chce zrobić sobie wymach, a głowica sobie leci gdzieś nie wiadomo gdzie, oczywiście zwalić można winę na tego, kto nie umie machać młotkiem, bo jak się dobrze macha młotkiem, to głowica nie powinna spaść. Tak na przykład kiedyś tam jakiś kowal mówił, że jeżeli się tłucze młotkiem w kowadło, to jeżeli się dobrze tłucze w kowadło młotkiem, to nie powinna głowica spadać, bo się to robi idealnie. No. A dzisiaj weźmiemy i zrobimy co? Właśnie, osadzimy kij w głowicy, aczkolwiek w sposób niestandardowy, czyli rozwiercamy dziurę i wsadzamy kija. Nie. Dzisiaj spróbujemy to zrobić tworząc nową broń, której głowicą będzie drewniana belka, taka dosyć chuda, a drzewcem będzie deska ze sklejki, którą się osadzi w sposób taki, jak za chwilę prawdopodobnie zobaczycie. Także zapraszam do warsztatu. Zacznijmy oczywiście od przygotowania miejsca pracy i modłu. Jest karteczka, zmiotka, wiertarka też się przyda. Będzie nam potrzebna do roboty precyzyjnej. Wiertła, gdzie ja mam wiertło? O. Coś sobie wszystko powykładam. Oczywiście pilnik, tarnik. Piła też się może przyda. Młotek to chyba niekoniecznie. To chyba będę musiał też wyjąć. No, oczywiście papiery ścierne, ale to już później. Tarniki, czyli tak zwane pilniki do drewna. No to też mogę wziąć okrągły. Tą profesjonalną piłę, która już trochę nie wygląda tak jak powinna. Ale dobra, może się przyda. Dobra, chyba tyle. O, patrząc, już mam karteczkę. Dobra. Później będzie potrzebna wkrętarka, wkręty. Zaraz się do jakichś dokopię. O, tu są w miarę przyzwoite, chociaż nie, może będą dłuższe potrzebne, ewentualnie są gwoździe. Dobra, to teraz jeszcze drewno. Drewno. Ja miałem pomysł, żeby wykorzystać coś, co zostało z poprzednich broni. To jest zajechane. Był jeszcze taki sensowny kawałek deski. Tego to szkoda. Na pewno będzie mi potrzebny kawałek belki. Nie wiem, czy nie za krótki. Nie mam jakiegoś dłuższego. Mam bardzo długie, ale to szkoda go by było. O, jest ten, którego chciałem. Dobra. Czyli teoretycznie użyję tego klocka i tej deski, żeby stworzyć broń.
w jaki sposób? O, tutaj to weźmiemy się najpierw za odpowiednie przywymiarowanie tego, ponieważ chcę tą deskę osadzić tu. Teoretycznie szerokość jest w miarę przyzwoita, aczkolwiek jeszcze zrobię poprawkę, tutaj nakreślę i zrobimy osadzenie szerokości takiej, jakie jest belka. A później to będzie zwężone i trzeba będzie to wyciąć. Myślę, żeby pójść tradycyjnie, to sobie to wytnę ręcznie. Tutaj mi się nie podoba, że to jest takie rozwalone. Dobra, papierem ściernym się wygładzi, może nie będzie przeszkadzało. Dobra, to najpierw sobie porysuję kształty i weźmiemy się za chwilę za roboty. No dobra, musiałem zgasić jedno światło, będzie mi potrzebna wiertarka. Tak wygląda to. Tutaj będzie osadzenie. Tutaj zrezygnowałem ostatecznie z tej części zniszczonej, będzie sobie takie coś. A tutaj to wygląda tak. Tutaj sobie odgrodziłem krawędź, na której to będzie robione i będzie tu krawędź tamtego. Tutaj już mam nakreślone linie do nacięcia. Oczywiście trzeba to naciąć równo i ładnie. Niestety imadło nie ma takiego zakresu, żebym sobie to obrócił. Dlatego będę musiał się męczyć w ten sposób. Ja zanim to zrobię, to trzeba będzie nawiercić tutaj otwór wiertarką w taki sposób, żeby przeszedł na wylot. Trzeba uważać, żeby no tu wyszło po środku, tak, bo jak się skrzani, to będzie to brzydko wyglądać. To ja sobie to nawiercę. Tak to się prezentuje po nawierceniu. Ale całkiem nieźle wyszło, w miarę po środku. Teraz sęk w tym, że mam tu sęk, więc trochę dłużej się będzie to cięło. Aczkolwiek myślę, że jakoś to przeżyję. Tylko nie wiem, czy w ogóle tą piłą coś wskórę. No i tutaj standardowo też trzeba trzymać linię, trzymać poziom, żeby to wszystko równo poszło. Jeszcze przydałoby się to dobrze zacząć. No i tak jak mówię, lepiej zacząć trochę bliżej środka, a później ewentualnie tarnikiem poprawić, niż zrobić za dużą dziurę, bo wtedy też będzie latać i nie będzie to zbyt wygodne. No. Dobra, udało mi się to już wyciąć. Nie ma to jak zapach świeżo ciętego drewna. Oczywiście trochę spieprzyłem, bo wyszło trochę za luźno. Nie ta strona, no nie ta strona. Więc, no, jak widać, coś mi nie pykło standardowo, mimo że mierzyłem dwa razy przed rozpoczęciem cięcia. Dlatego myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu wcisnąć tutaj kartki papierów. W końcu papier to też drewno. Wcisnę to, skręcę i wtedy będzie gotowa broń. Ale sobie najpierw to wezmę uszczelnię, poczekajcie. Ok. Teraz, gdy mamy to osadzone, oczywiście osadziłem to tak i razy drzwi, ten papierek nadmiar zostanie usunięty, ale na potrzeby nakręcenia filmiku wam pokażę. Teraz to wszystko jest właśnie złączone, jak widać trzyma się w miarę solidnie, będzie można jeszcze to dobić trochę. Jako że to jest klocek, to nic się nie stanie. O, coś takiego, i tak zostanie szczelina, to ewentualnie można poprawić. Jak widać, o, z jednej strony krawędzi wystającej nie ma, a z drugiej jest, czyli na przykład będzie trzeba sprofilować całą deskę, żeby to weszło dalej. No, ale tymczasowo, jako że ta część jest dosyć duża, to i można by było dać trzy wkręty na krzyż. Ale jako że mam trzy wkręty łącznie, to zrobię tak, że dam dwa wkręty po jednej stronie, jeden wkręt po drugiej, żeby ze sobą nie kolidowały. I dzięki temu to będzie teoretycznie jakieś tam w miarę stabilne, tak? Sobie określimy środek. I ogólnie rzecz biorąc, można było też zrobić na dwa sposoby, czyli albo nawiercić na przykład otworek sobie tutaj w drewnie, żeby tu przeszło na wylot tylko delikatnie łapiąc, a złapało, żeby tylko zadechy. Ja stwierdziłem, że może zaufam temu kawałkowi drewna i spróbuję to zrobić bez tego.
bitwy. Dosyć oporne drewno. Złapałem sobie to. Będzie pękać. Jeszcze nie muszę się akumulator rozładuje. Dobra, to się ręcznie dokręci. I nie ma baterii. Kurde. Dobra. Jeszcze na dodatek akumulator mi padł. We wkrętarce. Na szczęście był drugi. Na jednym wkręcie się to trzyma. Nawet solidnie. Wiadomo, że będzie się obracać. Aczkolwiek wychodzi na to, że nawet nie musiałbym tych dwóch kolejnych dawać. Drewno nie pękło. Gorzej może być z tym wkrętem, jak tutaj pierdyknę. No, ale jeśli chodzi o ten odcinek, to to wszystko. Bo miałem wam pokazać jeden z przykładów osadzania broni. Nie chcę wam zdradzać, jak ta broń będzie wyglądać ostatecznie, bo raczej i tak nie będzie tyłka urywać. W przyszłości, jak ją skończę, no to wam pokażę. Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Do zobaczenia i cześć. Oczywiście zgrywam się. Stwierdziłem, że filmik będzie zbyt krótki i mało treściwy, jeżeli nie pokażę broni mniej więcej w ostatecznym kształcie. Dlatego wygląda ona w taki specyficzny sposób. No i cóż. Tyłka nie urywa, jeśli chodzi o wzór. Ale taki miałem pomysł. No i to, co mówiłem. Nie zrobiłem otworu i poszerzenia, przez co drewno pękło. Tak, to szczegół. Powinienem to zaszpachlować, ale nigdy w życiu nie używałem szpachli do drewna. No, to teraz to już koniec.